Uporządkuj następujące liczby w kolejności od najmniejszej do największej. Zacznijmy. Przyjrzyjmy się najpierw tym liczbom. Nie mamy tutaj nigdzie całości, zatem przechodzimy do porównywania części ułamkowej tej po przecinku. Tutaj mamy kropki, ponieważ przypominam, że w Stanach Zjednoczonych ułamki dziesiętne zapisujemy za pomocą kropki. Tą część całości od części ułamkowej oddzielamy za pomocą kropki. W Polsce robimy to za pomocą przecinka. Sprawdźmy po kolei. Najpierw pierwsze miejsce po kropce czy po przecinku to miejsce części dziesiątych. Tu mamy 0, tu mamy 0, tu mamy 9, tu mamy 4, tu mamy 4. Zatem widać, że ta liczba będzie największa, ponieważ ma największą liczbę na miejscu części dziesiątych. Te liczby będą troszkę mniejsze, a te będą najmniejsze. Idziemy dalej. Miejsce części setnych. Tu mamy 1, tu mamy 9. Czyli w tej chwili jest dobrze uporządkowane. Przejdźmy tutaj. Tu mamy 9, tu nie mamy nic, czyli 0. Zatem powinnam zamienić kolejnością, ta liczba będzie większa. Ta już zdecydowaliśmy, że będzie największa. Możemy też popatrzeć na miejsce części tysięcznych. Tutaj mamy 0, tu mamy 1. Dobrze uporządkowaliśmy. Tu mamy 0, tu mamy 0, tu mamy 0. I moglibyśmy jeszcze patrzeć na miejsce części dziesięciotysięcznych, ale już nie ma sensu, ponieważ już po tym miejscu setnym, po tym drugim miejscu byliśmy w stanie uporządkować te liczby. Sprawdźmy. Klucz do rozwiązania tego zadania to porównywanie kolejnych miejsc w liczbie. Najpierw całości, których tutaj akurat nie było, potem części ułamkowej.